Cześć kochani, pogoda w ogóle nie sprzyja pracom ogrodowym. U nas jest 13 stopni, leje niemiłosiernie. Na szczęście udało mi się wypielić cały ogród. Udało mi się poprzycinać już niektóre rośliny, które przestały kwitnąć, wyrwać jakieś chwasty. Wytępiłam całą werbenę patagońską, więc teraz tylko zobaczymy, ile tej werbeny zacznie kiełkować z nowym sezonem. Jeżeli będzie kiełkowała, będę ją na bieżąco usuwała. No i oczywiście wzięłam się za pozyskiwanie nasion. Dzisiaj też pogoda nie bardzo, więc udało mi się pozamawiać ostatnimi czasy nasiona, które przyjechały właśnie ze sklepu internetowego z Allegro. Jakieś tam były wyprzedaże, coś dostałam w gratisie. Ceny nie są jakieś super tych nasion, takie jak wszędzie, więc nie będę Was męczyła linkami pod filmem, ponieważ jak wpiszecie sobie dowolną nazwę tej rośliny, to znajdziecie. Ceny były takie jak wszędzie, więc nie było żadnej promocji. Więc wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby Wam podlinkowywać po prostu sklep, który w żaden sposób jakoś tam promocyjnie nie podchodzi do tematu, nie ma wyprzedaży czy jakichś innych rzeczy. Pokażę Wam, co mi udało się ostatnio zdobyć, jak byłam na zakupach w Castoramie, bo jak wiecie, u mnie jest remont pełną parą, ale udało mi się zdobyć oto takiego jegomościa. Dostał nazwę od mojego syna Amigo i Amigo sobie rośnie. Jak widzicie, jest to ananas. Był na promocji za 39 zł. Był dużo mniejszy, więc już z nami jest drugi tydzień. Widzę, że bardzo dobrze się zaaklimatyzował, bo wypuszcza coraz więcej pióropuszy. Więc taki inny właśnie rodzaj rośliny u nas znalazł się w domu. Jak wiecie, ja mam też swoją figę, którą udało mi się przywieźć z Turcji i figa wypuściła pierwszy owoc w tym roku. Ale wracając do tematu nasion. Jak widzicie, pozyskuję własne nasiona. Jeżówki już powoli się suszą, także wszystkim osobom, którym obiecałam jeżówki, postaram się te nasiona dosuszyć maksymalnie, ile się da, popakować w woreczki strunowe i Wam powysyłać, ale troszkę jeszcze czasu mi na tym zejdzie, bo przyznam, że teraz wilgotność jest bardzo duża i te nasiona, które niestety zbierałam wczesnym rankiem, były dość mocno wilgotne, więc teraz suszą się na gazetach u mnie w domu i na ręcznikach papierowych. Wszystkie są opisane, mam nadzieję, że faktycznie po wysianiu będą one wyglądały dokładnie tak samo jak te rośliny mateczne. Na pewno będę miała też jakieś sadzonki z nowym sezonem, bo jak wiecie, ja już do winter sowing się przygotowuję, zbieram bardzo duże ilości butli. Ale wracając do tego, co się u nas dzieje, no to zbieramy nasiona pomidorów. Ja Wam pokażę, w jaki sposób ja sobie pozyskuję nasiona pomidorów. Biorę sobie pomidora i po prostu wyciągam z niego ten miąższ, w którym umieszczane są nasiona. Później te nasiona lądują na drobnym sicie i pod chłodną wodą przepłukuję je w zlewie. Jeżeli je przepłuczę, to później po prostu na ręcznik papierowy to wyrzucam. Co jest fajne, że właśnie bez problemu z ręcznika papierowego te nasionka będą Wam odchodziły. Jak widzicie, grzebię dzisiaj w kwiatkach, bo przesadzam też kwiaty, więc całe łapy mam od ziemi, więc troszkę dzisiaj Was będę tym straszyła. Wszystkie te nasiona bez problemu się odrywają od ręcznika papierowego. U góry przygotowuję sobie kartkę z nazwą i później to umieszczam właśnie w takich rożkach z gazety. No już pozyskałam sobie, bo pozyskiwanie nasion z pomidorów czy z papryki możemy wykonywać niezależnie od pogody, ponieważ te nasiona i tak musimy podsuszyć. Natomiast no jak przyniesiemy mokre nasiona z roślin, które mamy na zewnątrz, no niekoniecznie one przetrwają. Na pewno będę też z tej bazylii fioletowej, którą udało mi się od znajomej z Grecji dostać, również pozyskamy, z tego względu, że jest ona fantastyczna, przepięknie kwitnie, zwabia dużo zapylaczy i jeszcze tak pięknej fioletowej bazylii ja nie miałam w swoim ogrodzie. Tu mamy na przykład pomidor Montserrat do nadziewania. Ostatnio właśnie żeśmy sobie je nadziewali mięsem mielonym. Fantastyczne pomidory. Tu oczywiście kartka gdzieś wyemigrowała, więc zaraz ją będziemy szukać. Tu jest Blue Beauty i bez względu na to, ile tego miąższu zostało, jak widzicie, no są takie miejsca nefralgiczne, gdzie tego miąższu jest więcej, nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ te nasionka sobie odrywacie pojedynczo, nie musicie tego robić pensetą. Ja kiedyś się bawiłam w jakieś pensety, ale to jest po prostu strata czasu. Odrywacie sobie pojedyncze nasiono i te pomidory mam sprawdzone, że one faktycznie nie są tymi roślinami F1, czyli powtarzają tak jakby cechy rośliny
matecznej i bez problemu wyglądają tak samo. Na przykład mam taki jakiś pomidor podłużny na pasatę. Ja go kiedyś kupiłam w jakimś sklepie właśnie warzywniczym na terenie Śląska, ale to był taki, powiedzmy, lokalny sklep, nie był to żaden sieciowiec. On w ogóle nie ma praktycznie w sobie nasion, jest ich tylko parę sztuk i to są nasiona z jednego pomidora, które pieczałowicie pozyskiwałam, ale jest genialny, jest dużo lepszy niż jakieś San Marzano czy inne pomidory, kapitalna odmiana. Jeszcze teraz go tak podpędziłam, troszkę go podlałam mocniej właśnie nawozem, może jeszcze jakieś dodatkowe owoce się pojawią, chociaż teraz te chłody nie będą na pewno sprzyjały rozwojowi owoców. I jakby mi się udało pozyskać więcej nasion, to też mogę Wam sprezentować. Natomiast na przykład Duma Syberii, to jak widzicie, nasionko na nasionku jest tego multum. I właśnie w ten sposób możecie sobie to nawet przechować do sezonu. Nie musicie tego umieszczać w woreczkach strunowych. Jeżeli tylko macie możliwość gdzieś przechowania, no to po co w ogóle to do woreczków strunowych przepakowywać? Na sezon nawet możecie sobie wyciąć bez problemu. Na przykład takie kółeczko, umieścić je w jakiejś większej doniczce. I możecie w ten oto sposób wykiełkowywać swoje nowe rośliny. Ręcznik papierowy jest na tyle fajny, że on bez problemu będzie od razu biodegradowalny. I po prostu rozłoży się w glebie, a Wam wykiełkują piękne, zdrowe rośliny. Także tych nasion jest troszkę. Jak wiecie, ja mam prawie 100 odmian pomidorów, ale dużą część z nich wyrzucę. Jeżeli chodzi o zarazy ziemniaczane, nie pojawiła się jakoś spektakularnie ona w tym roku. Obawiam się, że teraz będzie ona szalała ze względu na to, że jednak te deszcze dają dość mocno w kość, bo widzę, że nawet kapusty zaczynają obgniwać dolne liście, zaczynam to wszystko obrywać, żeby one jednak się podratowały, ale mam obawy, że niestety przez te deszcze wilgotność, ta zaraza ziemniaczana dopiero wejdzie na pomidory. Jak wiecie, ja nie stosuję żadnego oprysku chemicznego na zarazę. Generalnie i tak sezon powoli się będzie kończył. Obstawiam, że gdzieś w październiku będziemy już czyścić tunele, a jesteśmy w połowie września. Natomiast nasion, które przyjechały. Zamówiłam sobie drakiew kaukaską, kupiłam sobie sadzonkę drakwi w ogrodnictwie, jestem nią użyczona, na pewno będziemy ją wysiewać w winter sowing. Tu mamy termin siania maj, czerwiec, a my sobie ją wysiemy w marcu. Drakiew wdówka, również rewelacyjna, bardzo mi się podobała. Nie widać niestety w tym świetle tak dobrze tych kolorów, jak one są przedstawione na opakowaniu, ale zapewniam Was, że piękne odcienie fioletu, różu, borda, bieli. Macierzanka piaskowa, zakupiona niestety, ponieważ moja druga lepsza połówka wzięła się za pielenie i twierdził, że usuwa miętę, usunął wszystko poza lubczykiem z mojej rabaty ziołowej. Zapewne mięta opuści się z tych swoich kłączy, które pozostały w ziemi, natomiast zresztą będzie na pewno problem. Kolejne z kwiatów, kupidynek, nie miałam jeszcze w ogrodzie, bardzo mi się spodobało, moja córka robi właśnie takie świeczki zapachowe z suszonymi kwiatami, więc wydaje mi się, że też będzie mogła wykorzystać te nasiona kupidynka. Ona póki co bazuje na zatrwianie wrębnym, bazuje na suchołusce, czasem jakieś fiołki suszy, ale to już z tych normalnych kwiatów, natomiast suche kwiaty jak najbardziej. Ratibida, genialna meksykańska główka. Ja już sobie też nasiona pozyskałam od siebie z ogrodu i zrobię sobie test odnośnie kiełkowania nasion od producenta i nasion tych, które pozyskałam od siebie z krzewu. Generalnie one są na takich wiotkich, ale stosunkowo sztywnych łodygach. Przepiękne są te właśnie środeczki, które do góry tak pięknie odstają. Dziewanna mieszanka, nie zależy mi na dziewannie żółtej, ponieważ mam ją w ogrodzie, bardziej zależy mi na dziewannie białej i tej takiej purpurowej, różową bym oczywiście najbardziej chciała. Przetacznik kłosowy, pomimo że mam w ogrodzie, wysiewam co roku, staram się obsadzać nim gdzieś tam moje rabaty. Jak wiecie, moje rabaty w żaden sposób nie są planowane, nie są one przez nikogo projektowane, po prostu ja sadzę kwiaty tak, żeby mi się podobało. Ten styl ma być taki luźny, ma być stylem wiejskim, tu nie ma być nic zaplanowane, nie chcę żadnego kamienia, żadnych jakichś dziwnych dziwactw pomiędzy jakimiś betonami nasadzeń. U mnie po prostu ten ogród ma docelowo żyć swoim życiem. Kolejnym kwiatem zamówiłam, ale powiem Wam szczerze, jestem rozczarowana. Pysznogłówka, fatalne wschody, brzydkie rośliny. Wyszła ona stosunkowo dzika. Żadna z tych roślin nie znalazła się u mnie na rabacie. Te pysznogłówki, które w zeszły świetnie w tym wysiewie zimowym,
No niestety nie odpowiadały temu, co było na opakowaniu producenta. Jeśli ona jeszcze będzie kwitła, ja postaram się gdzieś Wam tam rzucić zdjęcie, żeby pokazać, że wcale to takie nie jest. Wieczornik damski, bardzo polecana roślina, podobno bardzo lubią ją wszelkiego rodzaju zapylacze, motyle. I że przepięknie pachnie. Wyglądowo jakoś nieszczególnie urzekła mnie. Przyznam, że mało ładna jak dla mnie. Ale roślina wieloletnia, dajemy jej szansę, siejemy oczywiście i patrzymy, co to będzie się pojawiało do siewu kwiecień, maj, czyli siejemy styczeń, luty u mnie. Kolejne, wiesiołek. Uwielbiam wiesiołka. Mój syn ostatnio zrobił mi laurkę na urodziny i przypiął mi właśnie kwiat wiesiołka do tej laurki. Ja wiesiołka lubię ze względu na jego ciekawe kolory. Nie mam pomarańczowego, nie mam różowego, nie mam białego. Mam zwykły żółty i to jeszcze zdobyczny z łąki. I jeden kupiony w ogrodnictwie. I szczerze, niczym się nie różnią, więc zamiast wydawać pieniądze w ogrodnictwie, to albo od kogoś weźcie. Na łąkach tego też sporo rośnie, przy lasach. Wystarczy urwać sobie dosłownie gałązkę i ja sobie tą gałązkę ukorzeniłam i zaczął kwitnąć. Następne kwiaty to jest odrętka wirgilijska. Też również widziałam ją w ogrodnictwie, bardzo mi się spodobała, postanowiłam, że sama oczywiście sobie wysieję, bo jak wiecie, ja wolę sobie sama wysiewać niż gotowce kupować. No są niektóre kwiaty, których no, nie wyczaruję. Teraz ostatnio właśnie marzą mi się strasznie, ale to strasznie oleandry pachnące z pełnymi kwiatami, więc to jest chyba rzecz, którą sobie sprezentuję. Widziałam takie sadzonki bodajże po 30 zł na Allegro, więc mam nadzieję, że oleandry znajdą się u mnie w ogrodzie. Będą rosły w dużych dońcach, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jest to roślina trująca, więc będę ją trzymała z dala od moich zwierząt. No i na koniec trawy. Znalazłam tak nasiona rozpalenicy kosmatej. Bardzo ładna trawa, podobają mi się te właśnie takie kocie ogonki, lisie ogonki, które są na jej końcach. Tą trawę zidentyfikowałam sobie poprzez zdjęcia Google, spacerując po Bielsku na jednej właśnie z rabat na skwerze miasta znalazłam i podobała mi się ta rozpaleńca, więc postanowiłam posiać. Wiecznie dosiewana przeze mnie trawa pampasowa różowa. Mam zasadzonych 6 sadzonek moich traw. One są już dwuletnie, w tym roku nie kwitły, więc zobaczymy w przyszłym roku. Bardzo ładnie się przyjęły, przesadziłam je w końcu na miejsca stałe. Bardzo, bardzo duże te trawy się zrobiły. Zresztą wezmę Was do ogrodu i pokażę Wam, jak moja trytoma, która wyglądała jak ostatnia sierotka, jak ona niesamowicie wystartowała. Po prostu trytomy to ja w przyszłym roku będę mieć tyle, że chyba będzie sama trytoma po ogrodzie, więc znowu będzie kolejna roślina do rozdania. A już sąsiadce obiecam, że zrobię przekopę w ogrodzie i na pewno sprezentuję dużo roślin, bo biedna się tam zmaga. No i coś jej te kwiatki nie chcą rosnąć. Już łąki kwiatowe próbuje siać, ale dalej to wygląda słabo. Więc obiecam, jeżeli wszystkich bylin ukopię. A generalnie no, ja się dzielić lubię, więc nie mam z tym jakiegoś problemu. Oczywiście ostnica Ponytails u mnie z 10 sadzonek już mam w ogrodzie, ale bardzo mi się podoba. Podoba mi się taka jej lekkość, zwiewność, właśnie taki właśnie jak faktycznie ogon kuca. Fantastycznie powiewa na wietrze, fajne uzupełnienie rabat między werbenami, między szałwią na przykład u mnie rośnie, między jeżówkami i pysznogłówką. Coś pięknego. Natomiast to ostatnio też widziałam w ogrodnictwie w Bielsku. Nazywa się to dmuszek jajowaty. Powiem Wam, takie puszki, kociuszki, takie mięciusieńkie. Przepiękna roślina. Wziąłam 3 opakowania. Ja wiem, że tam będzie miliard nasion, ale ja sobie zrobię 3 wysiewy. Wysiew ma być w kwietniu. I teraz tak, możemy sobie siać teraz, bo ja siałam już trawy na zimę. No tylko zostawiamy je w pomieszczeniu, gdzie jest temperatura na plusie, bo jeżeli zostawicie takie młode siewki na mrozie, to niestety kaput, nic z tego nie będzie. Więc siejemy i chowamy do domu. Pytanie, ile macie miejsca, ile macie parapetów, czy macie takie miejsce, bo to nie może też stać w upale w 25 stopniach, które będzie mieć w zimie w domu. Więc ja jedną pakę wysiewam, rzucam do mojego pomieszczenia gospodarczego. Jak wiecie, tam jest zawsze temperatura na plusie, ale oscylująca. No przy takich mrozach minus 23 to było gdzieś tam 4 do 6 na plusie. Przy normalnych temperaturach w granicach 16 tam jest. No a w lecie, no to tak jak w lecie, raczej cieplej, ale jest to stosunkowo jedno z chłodniejszych pomieszczeń, które posiadam w domu. Także kochani, trawy jeśli chcecie, można siać już, ale musicie mieć na to miejsce i musicie mieć do tego nerwy. Jeżeli nie, poczekajcie do zimy, będziemy w zimie wysiewać trawy. Jak wiecie, ja wysiałam i miałam przepiękne trawy.
wzeszły i trytomy, wzeszły rozpalenice, wzeszły trawy pampasowe, wzeszła ostnica, wzeszły dmuszki, wszelkiego rodzaju drżączki. Wszystkie trawy wzeszły i nie macie z tym problemu, bo po prostu siejecie do butli, do wiaderka i wyrzucamy na balkon, macie to z głowy. Zresztą siewy zimowe zaczniemy w styczniu i już będziemy pierwsze rośliny siać. Moja mama dostała ode mnie astry z siewu zimowego, który zrobiłam sobie w lutym i powiedziała, że tak pięknych astrów to ona jeszcze nigdy nie miała. I takie bardzo ciekawe, bo jak wiecie, ja siałam te talerzowe, pomponowe. Także kochani, ja się biorę za robotę. Mam jeszcze chyba z 3 kilo pomidorów do ogarnięcia. W międzyczasie pyrkają u mnie powidła śliwkowe. Także dużo pracy przede mną. Jeszcze z meblami robię. Także jak wiecie, ja się nie nudzę. Pozdrawiam Was gorąco. Napiszcie, co u Was słychać. No i oczywiście życzę Wam udanej końcóweczki sezonu i zaczynamy kompletować nasionka. Także pozdrawiam Was gorąco. Całusy. Pa, pa.